Dziś zaczynamy rekolekcję, co do których też już wiecie, bo plakat wam zwiastował tematykę. Chcemy przyjrzeć się odrobinę drogą odnowy franciszkańskiego zakonu świeckich. No, on ma już swoje lata, tak jak i pierwszy zakon franciszkański. I ten duch franciszkański, nieśmiertelny, zawsze żywy i zawsze rześki, świeży, w swoich formach wyrazu, które są obecne w świecie, no, domaga się nieustannej odnowy, dlatego że ten świat się ciągle zmienia i potrzeba nowych aplikacji, potrzeba nowych jakby sposobów życia duchowością franciszkańską współcześnie. Otwierają się nowe możliwości, otwierają się nowe drogi, więc w takim tryptyku chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli trochę duchowości franciszkanów świeckich. W tryptyku, który dla samego świętego Franciszka chyba był niesłychanie ważny, przynajmniej tak mi się wydaje i mam nadzieję tego dowieść przez te dni. Mianowicie tryptyk jakby został określony w takim kluczu: nawrócenie, wspólnota i misja. I dzisiaj w tym pierwszym dniu chciałbym, żebyśmy spróbowali się tej perspektywie nawracania się przyjrzeć. Ja sobie tę konferencję dzisiejszą zatytułowałem roboczo Ja, czyli o Franciszku i istocie jego życia. Nawrócenie, można powiedzieć, było istotą życia świętego Franciszka, który właściwie od początku do końca się nawracał. No, o tym będę mówił, nie będę uprzedzał faktów, pozwólcie, że rozpocznę od początku. A początek jest taki, chciałbym wyjść od słowa dobrze nam znanego, skądinąd podejrzewam, słowa Bożego, z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału drugiego, wersety od 1 do 5. Święty Paweł pisze tak: tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I drodzy, tymi słowami, rzecz jasna, święty Paweł opisuje samego siebie. Ale kiedy słyszymy te słowa, to czy nie moglibyśmy z całym spokojem naszego sumienia opisać nimi świętego Franciszka? Czy one, czy te słowa nie wyrażają prawdy o nim? Czy jego życie nie było ściśle związane z tajemnicą ogołocenia? Wiemy dobrze, że tak. Ta odpowiedź jest dosyć oczywista, ale spróbujmy przyjrzeć się temu bliżej, rozpoczynając od namysłu nad ofiarą samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę nie można było zbawić człowieka inaczej? Czy krzyż był absolutnie konieczny? Czy Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu w tak straszny, w tak dramatyczny sposób dla naszego zbawienia? I oczywiście wiemy z zapowiedzi prorockich, że plan Boży przewidywał mękę Mesjasza. Nie? Kiedy On przyjdzie na świat, kiedyś. Przewidywał i dopuszczał. Ale czy Bóg jej chciał? Czy to było wprost zamierzone przez Boga? Nie? Czy te proroctwa wyznaczały dzieje Jezusa? Czy to raczej Jezus nadawał sens proroctwom? Nie? Nadawał im ostateczne znaczenie, wypełniał treść proroctw. Otóż tradycyjnie ujmowano ten problem w perspektywie konieczności męki Pana Jezusa dla ludzkiego zbawienia. Czyni tak choćby Tomasz z Akwinu, nie, wybitny teolog średniowieczny, w rozprawie Wierzę w Boga. I on pisze tak: czy konieczna była dla nas męka Jezusa? I odpowiada: bezwzględnie i podwójnie konieczna. Konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania. Męka Chrystusa, wyjaśnia
wyjaśnia dalej, jest nade wszystko lekarstwem, albowiem dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów. Wielki jest również pożytek męki jako przykładu, albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ale zauważcie, drodzy, że kiedy otwieramy Ewangelię, kiedy czytamy sobie Ewangelię, to tak naprawdę Pan Jezus zaczyna mówić o swojej męce mniej więcej w połowie Ewangelii, mniej więcej w połowie swojej publicznej działalności tutaj na ziemi. Wcześniej skupia się na czymś innym. Wcześniej skupia się na Ewangelii, na dobrej nowinie, na konieczności nawrócenia, przyjęcia tej Ewangelii. To jest jakby istota tego, co jest niezbędne dla zbawienia. Romano Guardini, taki wybitny teolog już świętej pamięci, rzecz jasna, sługa Boży, skądinąd oczekujący na beatyfikację, mówił tak. Jezus na początku nie mówił o swojej śmierci. Gdyby ludzie otworzyli swe serca, spełniłyby się przepowiednie proroków. Zbawienie dokonałoby się poprzez głoszenie dobrej nowiny i wiary. Historia zmieniłaby bieg. Dopóki taka możliwość istniała, Pan Jezus zdaje się nie wspominać o swojej śmierci. W każdym razie czyni to w sposób bardzo zawoalowany. Ale potem przywódcy zatwardzają serce, lud odwraca się i Pan Jezus, nie dowiemy się w jakiej ciężkiej godzinie próby, wchodzi na drogę śmierci, aby dokonać zbawienia. To zresztą sformułowanie Romano Guardiniego zacytował papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu. I Benedykt XVI mówi w związku z tym o pewnej elastyczności Boga, który oczekuje dobrowolnej decyzji człowieka, no ale jeśli człowiek mówi nie, to Pan Bóg nie rezygnuje, tylko szuka innych możliwości, szuka innej opcji, która byłaby właściwa, żeby objawić swoją miłość. A więc krzyż Pana Jezusa nie jest wyrazem jakiegoś przypadkowego załamania się Jego planu, a wręcz przeciwnie, jest Jego ostatecznym wypełnieniem. Ale nie On jest najważniejszy. Słuchajcie, nie sam krzyż jest najważniejszy. Nie męka i śmierć Pana Jezusa są najważniejsze. To może brzmieć dziwnie, ale co w takim wypadku jest najważniejsze? Otóż plan Ojca, Jego wola. Jezus przyszedł na ten świat wypełnić wolę Ojca, jaka by ona nie była. Dodajmy, że ta wola Ojca była również wolą samego Jezusa. Natomiast Ojciec nie pragnął dla Syna krzyża. Pragnął raczej Jego wiernej miłości, która byłaby posunięta aż do ostateczności, aż do śmiertelnego starcia z grzesznym światem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. A zatem, zobaczcie, Syn Boży, Jezus, przychodzi jako miłość gotowa na wszystko, aż do oddania swojego życia. Dlatego, że Jego celem jest nas zbawić. A Jego absolutnie doskonała miłość potencjalnie zawiera każdy sposób zrealizowania, zaktualizowania się, a więc była gotowa na wszystko, na mękę i śmierć także. Wola Ojca to jest istota. Aby ją zrealizować, zdecydował się wejść w ofiarę z siebie, w tę tajemniczą przestrzeń relacji, która no, najczęściej jest zupełnie niezrozumiała dla postronnych obserwatorów. Ona rodzi bunt, opór, złość, zniechęcenie. Natomiast w życiu tego, kto ją podejmuje świadomie, rodzi niezwykłe owoce bliskości z Ojcem, który jako jedyny zna pełną wartość cierpienia. Będziemy o tym trochę mówić na mszy świętej jeszcze, bo dzisiaj Ewangelia to są Boże błogosławieństwa, czy Jezusowe błogosławieństwa, Jezusowe przekleństwa w wersji łukaszowej. Więc będziemy mówić o tym podejmowaniu tego, co jest dziś zupełnie niezrozumiałe, czyli cierpienia w tym świecie. No ale idziemy do świętego Franciszka. Nie, zobaczcie, że on żyje 12 wieków po Chrystusie w epoce, która
w duchowości wciąż się opiera na takim pochodzącym od świętego Augustyna przeciwstawieniu ciała i ducha. Święty Augustyn nauczał, że ciało jest wrogiem duszy i ciało trzeba poskramiać, i ciało trzeba karcić, i ciało trzeba pokutować, żeby wyeksponować i uratować tę duszę, która w ciele zamieszkuje. Więc to wszystko sprawia, że w średniowieczu nieobce są chrześcijanom praktyki pokutne, ofiary, wyrzeczenia, czasem bardzo surowe, dla nas wręcz ekstremalne. Dopiero Tomasz z Akwinu właśnie, średniowieczny święty dominikanin, przeformułuje to rozumienie, ukazując ciało jako narzędzie duszy. Nie wroga duszy, ale narzędzie. A zatem trzeba je szanować. Nie należy z nim walczyć, ale należy współpracować. Na te zmiany jednak jeszcze przyjdzie czas. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ona się jeszcze nie przedarła, mimo że średniowiecze było dawno, ale jeszcze się nie przedarła do świadomości katolików, nie? Że ciało nie jest wrogiem. Ciało jest narzędziem. Ale oczywiście czym innym jest nałożenie na siebie jakiejś praktyki pokutnej, a czym innym podjęcie niezamierzonych i nieplanowanych przez siebie ofiar. Takie niezamierzone i nieplanowane ofiary Jezus nazywa w Ewangelii krzyżem. Kto bierze krzyż swój i idzie za mną, ten jest moim uczniem. Krzyż to nie jest to, co ja sobie sam wymyśliłem. Krzyż to nie jest to, co ja sobie, nie wiem, sam nałożyłem. Krzyż to też nie jest coś, co jest konsekwencją mojego grzechu, moi kochani, bo my sobie czasem mówimy, no dobrze, cierpienie, mam cierpienie i to jest mój krzyż, ale czasem to cierpienie ma swoje źródła. Jak palisz papierochy przez całe życie i umierasz na raka płuc, no to nie jest krzyż. To jest konsekwencja twojego grzechu. Jeżeli się źle odżywiasz, masz wysoki cholesterol, dostajesz zawału, to nie jest krzyż. To jest konsekwencja twojego grzechu. To nie jest cierpienie, które cię obarcza i nie wiadomo skąd pochodzi. Wiadomo, bardzo dobrze wiadomo skąd pochodzi. Więc też bądźmy tacy precyzyjni, jeśli chodzi o to, o określenie krzyż. Nie? Bo nie wszystko cierpienie, które w życiu przeżywamy, jest krzyżem. Natomiast to, czego sami nie planowaliśmy, czego sami nie wybraliśmy, co przychodzi na nas, to jest jakaś ofiara. Nie? I pierwszą z nich, wcale niebagatelną ofiarą w życiu młodego człowieka, jakim był święty Franciszek, świętym nazywamy go dziś, wtedy jeszcze nim nie był i pewnie daleko mu było, pierwszą ofiarą, z którą musiał się zetknąć w swoim życiu, to była rezygnacja z marzeń. Zobaczcie, znamy Franciszka, myślę, że większość z nas go zna, ci, którzy go znają trochę mniej, to i tak coś im tam dzwoni, nie? Że Franciszek rzeczywiście jakby należał do rodziny zamożnej. Nie? Zamożność bardzo często warunkuje nasze marzenia. Nie? Czy o czym innym marzy człowiek, który jest głodny, bo nie ma na chleb, a o czym innym marzy człowiek, który ma jacht i 7 domów i 14 aut, nie? To są, jakby marzenia są zupełnie zróżnicowane. One zależą między innymi od zamożności, od stanu posiadania, od statusu, który się ma w społeczności. Więc marzenia Franciszka, właściwie może bardziej marzenia jego ojca, no to było wkupienie się w stan rycerski. Wiecie, że rycerzem można się było albo urodzić, albo w średniowieczu można się było wkupić w ten stan. To nie było tanie. Nie tylko w sensie materialnym, ale też w sensie różnych zabiegów, które trzeba było podejmować, żeby stać się rycerzem. Więc młody Franciszek w to wchodzi. I wydaje się, że ten plan ma szansę powodzenia. Chociaż pierwsza wyprawa na taką wojenkę z Perugią, wiecie, że miasta włoskie walczyły między sobą, Asyż z Perugią szczególnie się nie lubiły. Tam Franciszek zostaje wzięty do niewoli. Tam długa jakby choroba także w więzieniu, tam rok spędza w tym więzieniu. No to był taki moment zachwiania. No bo coś może nie do końca z tymi marzeniami. Ale za rok już idzie jakby znowu, nie? Na wojnę. Tym razem rusza do Apulii. I tam ma już jasną, określoną wizję zdobycia tytułu rycerskiego. No ale mamy takie 3 wydarzenia, które z tym mają związek i są szczególnie wstrząsające. Nie, bo najpierw jest ten sen, który poprzedza
wyjazd Franciszka na wojnę. To jest sen jakby związany z oblubienicą, nie? Zbrojownia i oblubienica. I Franciszek słyszy, że to jest dla ciebie i twoich towarzyszy. Zdaje się to potwierdzać plany Franciszka. Nie, no tak ma być. Widocznie Pan tego chce. To go mocno zmotywowało, nie? Uruchomiło całą gamę uczuć, pragnień dodatkowych. No ale w ten stan gotowości Pan wchodzi z drugim snem, już podczas pierwszego noclegu na tejże wyprawie, w Spoleto. Tamten sen jest inny. Tam Franciszek słyszy, komu lepiej służyć, Panu czy słudze? No każdy logicznie myślący człowiek odpowiada, że Panu. I Franciszek też tak odpowiedział, więc słyszy kolejne pytanie. Dlaczego więc Ty chcesz służyć słudze? Zobaczcie, żeby użyć pewnego obrazu, to tak jakby rozpędzony pociąg, nie? Zatrzymał się, bo ktoś pociągnął hamulec bezpieczeństwa. Pociąg się zatrzymał, ale maszynista jeszcze nie wie, co się stało. Ze świętym Franciszkiem jest dokładnie tak. Rozpędzony pociąg jego życia się zatrzymuje, ale on zupełnie nie wie, o co chodzi. Myślę sobie, że wiele zamętu musiało doprowadzić w jakoś jasno zaplanowane życie Franciszka, skoro wróciwszy natychmiast do domu, nie jest w stanie odnaleźć się w dawnym życiu. Nic go nie cieszy. Nic nie pociąga, nic nie ukierunkowuje. Trochę tak, jakby ziarno wpadłszy w ziemię jego serca, potrzebowało czasu, ciszy, ciemności, po to, żeby obumrzeć. Po to, żeby zaczęło wydawać plon. I dopiero spotkanie z Chrystusem ukrzyżowanym w San Damiano zaczyna otwierać mu oczy. Wiecie, kiedyś bardzo mnie uderzyło to, że Pan Jezus do Franciszka przemówił z krzyża. Nie skądinąd, nie? Przecież mógł się objawić na tysiąc sposobów. Mógł, nie wiem, w krzaku goryjącym, jak do Mojżesza, nie? Mógł się po prostu przyjść do niego, albo w śnie znowu właśnie, albo, nie? Tysiąc sposobów. Bóg jest twórczy. A On wybiera krzyż. Nie jakikolwiek sposób. Właśnie ten. Tak jakby chciał pokazać o to, do czego tak naprawdę zaprasza Franciszka. O jaką formę życia mu chodzi. O życie swoim kosztem. Ofiary. Wyrzeczenia. No i tam, kiedy ten Pan z krzyża do niego przemawia, pojawia się polecenie, idź odbuduj mój kościół, który wali się w gruzy. Nawet przy założeniu, że w pierwszym momencie Franciszek nie rozumie tego właściwie, no to po jakimś czasie zaczyna sobie zdawać sprawę, do jakiego dzieła wzywa go Pan. I zobaczcie, drodzy, dla mnie to jest zupełnie niezwykłe, że ten młody człowiek, który jeszcze przed chwilą był całkowicie skupiony na sobie, na swojej przyszłości, na karierze, nagle podejmuje się dzieła, które jest absolutnie ponad ludzkie siły, ponad jego siły, ale też ponad siły jakiegokolwiek człowieka. Kiedy już zaczyna rozumieć, o co chodzi. Że nie chodzi o budynki, żeby cegłę zbierać czy kamień i odbudowywać zniszczone kościoły. Chodzi o wspólnotę. Drodzy, stan ówczesnego kościoła był z całą pewnością znacznie gorszy niż współcześnie. Naprawdę. Mamy przekazy historyczne, które nam to pokazują. Nie było wtedy internetu, nie było mediów. Wiadomości nie rozchodziły się tak szybko. Nie była to powszechna wiedza o rozkładzie, o tej gangrenie, która toczyła wspólnotę kościoła. Ale jeżeli wolno nam porównywać te dwie rzeczywistości, bo to nie jest wcale takie proste i oczywiste, nie porównywać średniowieczny kościół ze współczesnym kościołem. Tak jak porównywać średniowiecze w ogóle ze współczesnością nie jest łatwo. Ale gdybyśmy mieli tego porównania dokonać, to naprawdę tam nie było różowo. Było naprawdę bardzo źle. I Franciszek wchodzi w tę misję, nie zdając sobie z pewnością do końca sprawy z tego, co go czeka. To jest zresztą wyraz mądrej pedagogii Bożej. Jeżeli nas Pan do czegoś zaprasza, to nie pokazuje nam od razu wszystkiego, nie? Do czego nas zaprasza. Bo człowiek by umarł ze strachu często. Tak jest z małżeństwem, tak jest z życiem zakonnym. Nie? No właśnie dlatego, że nie pokazuje nam Pan Bóg wszystkiego, to mamy odwagę zaryzykować. Nie? No, wchodzimy w coś. A potem nam się dopiero otwierają te przestrzenie. Nie? Oczy nam się otwierają i nagle okazuje się, że to jest trudniejsze niż myślałem. To jest jakiś wyraz tego, że mamy dojrzewać do pewnych rzeczy, żeby nas to nie przeraziło.
To jest ta ofiara z marzeń, którą Franciszek składa, ale to nie jest jedyna ofiara w kontekście jego życia, do której zaprasza go Pan i którą on z entuzjazmem przyjmuje. Bóg odebrał mu jego przyszłość. Według tego planu, który on sobie w głowie roił, Bóg mu to zabrał. Pokazał, że tak nie. Ale w ślad za tym przyszedł czas na utratę przeszłości dla Boga. Konsekwencją wyboru, którego Franciszek dokonał, wyboru tego żebraczego modelu życia, jest odrzucenie przez dotychczasowe środowisko. Oczywiście na myśl przychodzi nam najpierw bolesne rozstanie z rodziną. Choćby ten sąd przed biskupem, ten ojciec, wobec którego jakby Franciszek mówi, teraz już będę miał jednego ojca, ojca w niebie, już nie będę nazywał ojcem Piotra Bernardone. Ale to jest tylko jeden z dźwięków w tym nowym akordzie jego życia. Ten ścisły podział na minores i majores, który w średniowieczu obowiązywał, nie na mniejszych i większych, będziemy sobie o nim mówić trzeciego dnia, bo on jest niesłychanie ważny dla zrozumienia misji Franciszka w tym świecie, on natychmiast przesunął świętego Franciszka na tej mapie społecznej w kierunku tych, których on nie znał, a którymi do niedawna gardził. Franciszek, który jakby doświadczał lęku pomieszanego z obrzydzeniem na widok choćby trędowatych, na widok tych marginesów społecznych, to gdyby to porównać do czegoś współcześnie, to większość ludzi odczuwa takie odczucie lęku z obrzydzeniem, jak szczura widzi. No to tak wówczas patrzono na trędowatych. No tak jakby człowiek zobaczył coś obrzydliwego i coś w jakimś sensie groźnego, niebezpiecznego. Wówczas ludzie trędowaci, najubożsi z ubogich, żebracy, niewiele się od tych dzisiejszych szczurów różnili. I myślę, że Franciszek po swoim nawróceniu musiał się wiele nasłuchać w swoim rodzinnym mieście, zwłaszcza kiedy rozpoznawano w nim syna Piotra Bernardone. No bo on sobie tam chodzi po tych uliczkach, nie on żebrze, on jest odziany w jakieś łachmany. Tam pewnie było całkiem sporo zachęt ze strony ludzi do zakończenia tej maskarady, nie? Do powrotu do ojca, do wzięcia się wreszcie do jakiejś roboty. Nie? Dobre rady zawsze w cenie. Porządni obywatele mają pełne kieszenie dobrych rad, które chętnie wypowiedzą głośno. Czy ich kto pyta, czy ich ktoś nie pyta. W perspektywie Franciszka z pewnością było ich sporo. Odrzucenie przez to grono majores, przez to grono większych, wprowadza go w grupę minores, mniejszych. Jak napisał jeden z naszych współbraci, bardzo mi się to podoba, Franciszek nie wiedział dokładnie, dokąd ma iść, ale zdawał sobie sprawę, dokąd na pewno już nigdy nie pójdzie. Pan Bóg go wyprowadził z tej grupy większych. Oczywiście przełomem było to spotkanie z trędowatym, do którego on sam nawiązuje jeszcze na koniec życia, w testamencie, który musiał, sam trędowaty, on musiał być zachowaniem Franciszka bardzo zdumiony, pewnie nie mniej niż sam Franciszek. Samo życzliwe spojrzenie na trędowatego byłoby już dowodem jakiejś wewnętrznej przemiany, jakiejś łaski, której Franciszek doświadczył, oświecenia. Natomiast zejście z konia i złożenie pocałunku na tym trędowatym z całą pewnością mogło być widziane jako dowód szaleństwa. I tak go wówczas traktowano. Jako szaleńca. Kogoś, kto rzeczywiście bardziej pasuje do grona oberwańców, żebraków, niż do przyzwoitych obywateli. I tam, wśród oberwańców, wśród trędowatych, wśród tych szczurów społecznych, Franciszek przebywał i tam się uczył życia i widział, za jaki świat umarł Chrystus. Tam to widział dokładnie. Tam zaczął rozumieć, do jakiej naprawy zaprasza go Pan. Tam widział, jak bardzo głodny miłości jest ten świat, w którym cele osiągano na drodze przemocy, na drodze gwałtu, niewrażliwości.
to tam się nawracał, wśród trędowatych, wśród tych ostatnich. Dokonuje się w nim chyba coś, co opisuje Ryszard od świętego Wiktora w dziele o czterech stopniach gwałtownej miłości. To jest taki średniowieczny mistyk, mnich. On mówi, wyróżnia jakby w duchu ludzkim pewnego rodzaju zaśnięcie, tak jakby całkowicie ktoś zapomniał o świecie, o sobie, pewnego rodzaju sen, jakby zatracenie się w nadmiernej świętości Boga. I to się chyba świętemu Franciszkowi wtedy przydarzyło. Aż do wyniszczenia, aż do kresu. No ale zabrał mu Pan Bóg przyszłość, według jego planu. Zabrał mu przeszłość. Co z teraźniejszością? Tu też wezwał Franciszka do ofiary. I tu chcę wam zwrócić uwagę na choroby świętego Franciszka. Większość z nas jest, no powiedzmy to dyplomatycznie, po 40, nie? Więc temat chorób się pojawia w naszych rozmowach. W bardzo różnym kluczu je traktujemy. I pytanie, czy mają one coś wspólnego z ofiarą, którą my składamy Panu, czy raczej mówimy o nich w kontekście rozżalonego serca. Zbiór asyski, jedno z wczesnych źródeł franciszkańskich, mówi, że Franciszek zawsze był chory. Już w świecie był słaby fizycznie i wątły, a codziennie aż do śmierci był coraz słabszy. I dalej, Franciszek chorował od długiego czasu aż do swojej śmierci na wątrobę, śledzionę i żołądek. Można się domyślać, że od młodości jest dotknięty malarią, która była wówczas bardzo rozpowszechniona we Włoszech. Mało tego, kiedy udał się na piątą krucjatę do Egiptu, pamiętacie ten epizod z jego życia, to był 1219-1220 rok, tam się zaraził chorobą egipską, czyli ciężkim zapaleniem śluzówek spojówek pochodzenia wirusowego. To była choroba zakaźna i przebiegała w sposób chroniczny, bo miała też ze sobą, jakby niosła ze sobą bardzo ciężkie powikłanie. Medycznie to się nazywa jagliczne zapalenie spojówek. Rok 1220-1221 to jest gorączka, czwartaczka tak zwana, którą Franciszek nosi. To są okresowe ataki wysokiej temperatury, po których regularnie następowały dwa dni bezgorączkowe, a następnie po nich trzystopniowe stadium temperatury. Zimno, gorąco i poty. To był taki rodzaj schorzenia, który niósł ze sobą jako powikłanie nowotwór śledziony. W przypadku nawrotów nieuchronnie do tego dochodziło. Kiedy Franciszek znajduje się w pustelni Poggio Bustone w 1222 roku, okazuje się, że oliwa bardzo mu szkodzi. To jest efekt patologicznego powiększenia wątroby w konsekwencji powtarzających się jej zapaleń. To jest bardzo duże utrudnienie w procesach trawienia. Przełom 1224 i 25 roku to silny atak zapalenia oczu. To u klarysek w San Damiano. Leżał tam chory przez przeszło 50 dni. Nie mógł znosić światła słonecznego w dzień, ani blasku ognia w nocy. Przebywał ustawicznie w ciemności, wewnątrz domu, w owej celi. Oczy bolały go tak bardzo w dzień i w nocy, że nie mógł odpoczywać ani zasnąć, co znowu było szkodliwe dla oczu i w ogóle dla zdrowia. To za zbiorem asyskim. Wiosna 1226 roku w pustelni Alberione koło Sieny w wyniku niedomagań żołądka i wątroby tak bardzo wymiotował krwią, że zdawał się bliski śmierć. To wtedy brat Eliasz zaleca jego ostrożny transport do Asyżu. No ale po drodze w pustelni Celle w Kortonie brzuch mu napuchł, golenie nabrzmiały, stopy obrzękły, a nieżyt żołądka powiększał się coraz bardziej, tak że już prawie żadnego pokarmu nie mógł przyjąć, pisze Tomasz z Celano. To są objawy dodatkowe tak zwanej gorączki bagiennej, na którą również cierpiał. Do tego rzecz jasna dochodzą cierpienia spowodowane stygmatami. Więc wszystko to sprawia, że Franciszek ostatecznie, kiedy umiera, jest fizycznie całkowicie wyniszczony. I to oczywiście są tylko niektóre aspekty tego naśladowania Chrystusa, na które zdecydował się nasz święty Ojciec, tego ogołocenia i pójścia drogą krzyża. Ale może warto się im nieco przyjrzeć, w końcu należymy do jego rodziny. Natomiast tych aspektów
naśladowania Pana i świętego naszego Ojca po prostu nie da się w naszym życiu również pominąć. Zobaczcie, jak wielki dystans dzieli nas od takiej postawy, nie? Od postawy naśladowania Chrystusa nie tylko w glorii i chwale, ale w trudzie i w cierpieniu. Jak wielki dystans dzieli nas od takiego postawienia sprawy, możemy poznać po tym, jakie miejsce zajmuje nasze ja w naszym widzeniu samego siebie. Innymi słowy, jak ważne są dla mnie moje potrzeby, moje plany, moje osiągnięcia, moje wysiłki, moja natura, moje emocje, moje marzenia, moje. Czy nie ogołocony Chrystus nas zafascynował i pociągnął? Czy nie za takim Chrystusem wyruszyliśmy, wchodząc w rodzinę franciszkańską? Ale pytanie, czy my wciąż za takim Chrystusem idziemy? Czy nadal my sami jesteśmy darem? A może ważniejsze, czy my nadal chcemy być darem dla tego świata? Zobaczcie, jak łatwo się zatrzymać w drodze. Jak łatwo się skłonić do rezygnacji. Jak łatwo my się sami usprawiedliwiamy, nie? W perspektywie tego, co trudne, bo nas nie szanują, bo nakładają na nas więcej, niż możemy dźwignąć, bo nikt się nie liczy z naszymi potrzebami, bo jesteśmy przepracowani, bo wszyscy myślą o sobie, bo inni są faworyzowani, bo niektórzy mają w życiu wszystko, a ja nic, bo jest niesprawiedliwie, bo cierpimy. Nie, tysiąc wyjaśnień mam, dlaczego za Chrystusem ukrzyżowanym to tak niekoniecznie. Trochę tak, jakbyśmy mówili: Panie Jezu, ja Ci się chętnie oddam, ale w świecie idealnym, w takim świecie sterylnym, w takim świecie, w którym to ja będę ustalać zasady. Wszystko byłoby inaczej, gdyby. No musi być jakieś minimum, Panie Jezu. Nie przesadzajmy. Zobaczcie, czy duch ofiary nie jest w nas w zaniku. Czy my nie uciekamy przed nią, jak się da? A zamiast szukać ofiarności w sobie, robimy wszystko, żeby się z nią nie spotkać. I do czasu się udaje. Zwłaszcza, kiedy uciekamy przed pewnymi uciążliwościami zewnętrznymi. Ale przychodzi taki moment, w którym uciec się nie da. Bo ogołocenie, do którego nas zaprasza Chrystus, dotyczy naszego wnętrza. Choćby uporczywych uczuć, których nie mogę się pozbyć. Tęsknoty, nienawiści do kogoś. Czasem to jest kwestia ciała. Choćby niedołęstwa, które się pojawia z wiekiem. Czasem to jest kontekst psychiki. Pojawia się jakaś nerwica, demencja. Przychodzi taki czas, że ja się muszę z tym zmierzyć. Nie ucieknę. Nie ucieknę. Nie ominę. Nie da się. W świecie ducha wcale nie jest inaczej. Też częstokroć jedna wielka ucieczka. Tymczasem święty Jan od krzyża pisze nam w drodze na Górę Karmel tak. Jakże ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do żywota. I jak niewielu jest takich, którzy ją znajdują. W tych słowach musimy zwrócić uwagę na podkreślenie i nacisk zawarty w wykrzykniku jakże. Co innymi słowy znaczy, zaiste bardzo jest wąska droga, węższa niż sądzicie. Inni jeszcze sądzą, że wystarczy oderwać się od rzeczy tego świata, a nie wyniszczają się i nie oczyszczają z tego, co dotyczy ducha. Dlatego też, jeśli mają sposobność osiągnąć coś pewnego i doskonałego, a mianowicie utratę wszelkiej słodyczy w Bogu, pozostając w oschłości, niesmaku i znużeniu, a to wszystko jest prawdziwym krzyżem duchowym, ogołoceniem w duchu ubóstwa Chrystusowego, uciekają od tego jak od śmierci, szukając w Bogu tylko słodkości i rozkosznych darów. Takie postępowanie nie jest zaparciem siebie samego, nie jest ogołoceniem duchowym, ale raczej łakomstwem duchowym. Ci, co tak postępują, czynią się w duchu nieprzyjaciółmi krzyża Chrystusowego. Gdyż prawdziwy duch wybiera w rzeczach Bożych raczej to, co przykre, niż to, co miłe. Raczej się skłania ku cierpieniu, niż ku pociechom. Raczej pragnie utracić wszystko dla Boga, niż coś posiadać.
Raczej idzie za oskłościami i utrapieniami, niż za pociechami i słodkimi obcowaniami, wiedząc, że to właśnie jest naśladowaniem Chrystusa i zaparciem się siebie. Przeciwne zaś postępowanie jest tylko szukaniem siebie w Bogu i sprzeciwia się całkowicie prawdziwej miłości. Szukać siebie w Bogu to szukać w Bogu przyjemności i wytchnienia. Szukać zaś Boga w sobie to nie tylko pragnąć być pozbawionym wszystkiego dla Boga, lecz skłaniać się z miłości dla Chrystusa ku wybieraniu tego, co przykre, tak w rzeczach Bożych, jak i w rzeczach świata. I to jest prawdziwa miłość Boga. I wiecie, tak sobie to czytam już któryś raz z kolei i myślę sobie, co my na to? Nie? Co my na to? Brzmi znajomo, czy raczej dość obco? To jest propozycja dla niektórych, czy dla wszystkich? A Chrystusa mają naśladować tylko niektórzy, czy wszyscy? Więc może czas w naszym życiu na konkretne i radykalne odpowiedzi w tym naszym franciszkańskim życiu. Drodzy, ten proces nawrócenia, do którego Franciszek został zaproszony przez Pana i który podjął w swoim życiu, właściwie trwał do ostatniej chwili. On sam często powtarzał: bracia, zacznijmy czynić dobrze, bo jeszcze niceśmy nie uczynili. I to nie była taka kokieteria, nie, w której Franciszek oczekiwał, że ktoś będzie zaprzeczał i mówił: nie, 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 nie jest tak źle, jest wszystko w porządku. Wiecie, przyznam, że z głębokim smutkiem spotykam zwłaszcza sędziwych ludzi, którzy nie potrafią w sobie dostrzec grzechu. Nie widzą go w swoim życiu, nie widzą nawet żadnej wady, z którą musieliby się zmagać, z którą coś trzeba by zrobić. Bardzo często kwitują to słowami: ja nigdzie nie chodzę, ja się z nikim nie spotykam. Ja, tak jakby to gwarantowało wolność od grzechu, tak jakby nasz grzech był związany wyłącznie z naszą aktywnością. Jak chodzę i się spotykam, to grzeszę, ale jak nie chodzę i się nie spotykam, to nie grzeszę. Oczywiście celem naszym jest upodobnienie się do Chrystusa. I im jesteśmy starsi, tym winniśmy być do Niego bardziej podobni. Ale im bardziej się człowiekowi wydaje, że to podobieństwo osiągnął, tym prawdopodobniej dalej znajduje się od ideału. Wiecie, że świętość polega głównie na tym, że ten, o którym tak mówią, jest święty, on sobie zupełnie z tego nie zdaje sprawy. I byłby wielce zdziwiony, gdyby taką nowinę usłyszał. Jesteś święty, nie? Już nie musisz się nawracać. Tego rodzaju podejrzenia wyrażane wobec samego siebie, no byłyby niezwykle dwuznaczne. My oczywiście nigdy tak nie powiemy, ja jestem święty, nie? No nie, bo nie. Ale zdarza nam się chyba przeżywać nasze życie według takiego właśnie przekonania o swojej doskonałości. A widać to w sposób szczególny, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś ośmiela się zwrócić nam uwagę. Mówi się, że żeby przekonać się o tym, co naprawdę jest w człowieku, wystarczy raz zrobić coś niezgodnie z jego wolą. A parafrazując, można by powiedzieć, wystarczy raz zwrócić mu uwagę. I przekonujemy się o tym, co w nim tak naprawdę jest. I dziś ja wam chcę zwrócić uwagę na znakomity element w naszym osobistym nawracaniu, który Pan nam dał jako niezawodne narzędzie, a mianowicie ustrój hierarchiczny w zakonie i naszych przełożonych, których jednym z zasadniczych zadań jest dbałość o nasze nawracanie się. W konstytucjach generalnych waszych, franciszkańskiego zakonu świeckich, znajdziemy takie wskazania. To jest artykuł 31. Urząd przełożonego czy radnego jest posługą braterską, zadaniem, by poczuwać się do dyspozycji i odpowiedzialności wobec każdego brata i wspólnoty, aby każdy realizował się we własnym powołaniu, a każda wspólnota była prawdziwie franciszkańską wspólnotą kościelną, aktywnie obecną w kościele i społeczeństwie.
Punkt drugi to był. Punkt trzeci. Odpowiedzialni za franciszkański zakon świeckich na każdym stopniu niech będą braćmi profesami wieczystymi, przekonanymi o doniosłości franciszkańskiego życia ewangelicznego, zainteresowanymi życiem Kościoła i społeczeństwa z szerokim i szlachetnym spojrzeniem, otwartymi na dialog, dyspozycyjnymi do udzielania i otrzymywania pomocy i współpracy. I punkt czwarty. Odpowiedzialni niech troszczą się o przygotowanie oraz animację duchową i techniczną zebrań, tak wspólnot, jak i rad. Niech się starają wnosić ducha i życie we wspólnotę poprzez własne świadectwo, proponując odpowiednie środki dla rozwoju życia wspólnoty i działań apostolskich w świetle fundamentalnych opcji franciszkańskich. Niech dbają o to, aby podjęte decyzje były wypełnione i niech popierają współpracę braci. Ale wiecie, kiedy przeglądam sobie te dokumenty wasze, to niekoniecznie znajdziemy, bo mamy o tym, jacy mają być przełożeni, tak? Ale niekoniecznie znajdziemy wskazania dla członków franciszkańskiego zakonu świeckich, jak mają swoich przełożonych traktować. W naszym zakonie, w pierwszym zakonie franciszkańskim, to jest dosyć proste, bo Franciszek pisze jasno, że mają bracia swoich przełożonych słuchać, bo dla miłości Bożej wyrzekli się własnej woli. Koniec, kropka, dziękuję bardzo. Natomiast warto spytać samych siebie. Skoro wybraliśmy taki model życia, skoro zobowiązaliśmy się w przyrzeczeniach, nie, do naśladowania Pana i Jego świętej Ewangelii, to jaka jest rola przełożonego mojej lokalnej wspólnoty w moim franciszkańskim życiu? Czy on ma prawo mnie w jakikolwiek sposób napominać? Czy może mi na cokolwiek zwrócić uwagę? Czy może mi cokolwiek zaproponować w perspektywie mojego osobistego rozwoju duchowego? Czy traktujemy go raczej jako wyłącznie technicznie konieczny element organizacyjny dla wspólnoty, który zdejmuje z pozostałych odpowiedzialność za decydowanie o różnych kwestiach koniecznych dla funkcjonowania wspólnoty? Oczywiście nie chodzi o to, jakie prawa nadaje przełożonemu dokumentacja zakonna, dokumenty, konstytucje czy statuty. Chodzi o to, na co ja pozwalam. To pytanie należy chyba jednak dzisiaj rozszerzyć. Mianowicie posłuszeństwo Kościołowi. To jest zasadnicza kwestia franciszkańska, drodzy. Widzimy dziś prawdziwe dryfowanie pobożnych skądinąd katolików w stronę radykalizujących się grup, które w oparciu o nauczanie jakiegoś charyzmatycznego księdza, najczęściej poparte prywatnymi objawieniami, no zmierza do wytworzenia jakiegoś swoistego własnego stylu, sposobu modlitwy, przeżywania liturgii czy rozumienia zasadniczych kwestii wiary. I to się wiąże z dużym niebezpieczeństwem. Często mamy do czynienia z takim dużym zamętem dzisiaj. No, mamy takie narzędzia jak internet, w którym każdy może powiedzieć coś, czy mądrze, czy głupio. Słuchacz ma sam ocenić. No i czasem w dobrej wierze nie do końca rozeznajemy, co jest mądre, a co jest trochę mniej mądre. I powstaje zamęt. Ten zamęt, wiecie, widać, najprościej mówiąc, choćby na mszy świętej. Mamy na mszy świętej ludzi, którzy stoją, kiedy wszyscy siedzą. Ludzi, kiedy klęczą, kiedy wszyscy stoją. No bo usłyszeli w internecie, że jakiś nabożny ksiądz przeczytał gdzieś, że Matka Boża jakiejś pielęgniarce powiedziała, że Pan Jezus cieszy się i tylko akceptuje przyjmowanie błogosławieństwa na klęcząco. Tylko tak, nie inaczej. I tak mu największą chwałę oddam. No i przychodzi człowiek w pobożności swej. Ja i mój Pan Jezus, klapy na oczach, nie interesują mnie inni. Bo ja przecież z internetu wiem, że trzeba klęknąć na błogosławieństwo i klęknę. I całą jedność wspólnoty w tym momencie mamy w głębokim poważaniu. Jedność, która jest wyrażana przez znaki, chociażby w perspektywie liturgii. To mnie zupełnie nie interesuje. Ja i mój Pan Jezus, ja i moja msza święta. A to jest tylko obrazek jednego z wielu aspektów tego zagadnienia i tego problemu. I w takim kluczu często tam żadne nauczanie Kościoła, żadne normy liturgiczne, żaden proboszcz
żadne mówienie o jedności znaków, nikt nie będzie mi tu konkurował z Matką Bożą, która powiedziała, że trzeba klękać. Drodzy, to może warto w sobie zweryfikować. Czy my jesteśmy gotowi nawracać się w codzienności, w duchu posłuszeństwa wobec tych, których Pan postawił jako naszych przełożonych, aby nam służyli, a jednocześnie objawiali nam Jego wolę. I to na wszystkich szczeblach naszego kościelnego życia.